Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo prosta i mega smaczna sałatka z czerwonych buraków, ogórków kiszonych, i jajek i cebuli. Cztery podstawowe składniki, do tego zrobimy sami własnoręcznie sos, ale również można użyć majonezu. A więc zaczynamy od pokrojenia cebuli, bo musimy ją podsmażyć. Użyję jeszcze jednej cebuli, powiedzmy dwie średniej wielkości. One i tak za chwileczkę się, jakby to powiedzieć, wysmażą. Na pewno znacie tą sałatkę, ja ją również znam, ale u mnie na kanale jeszcze jej nie było, więc już będzie. I teraz tak, na patelnię wlewam olej, bo musimy smażyć na oleju. Pamiętajmy, żeby nie smażyć na maśle, broń Boże, dlatego że jak cebula ostygnie, masło jak ostygnie, to zrobią się takie, wiecie, strupy, nalepy, to masło tak będzie brzydko później wyglądało. I cebulę od razu wrzucam. Cebula niech nam się pięknie tutaj szkli, a ja w tym czasie posiekam dwa ząbki czosnku. I posiekany czosnek możemy dodać do cebuli. Cebula nie może nam się za bardzo zezłocić. Ona musi nam po prostu zmięknąć. Spójrzcie, myślę, że tak jest ok. Więc wyłączam i cebulę przekładam do miski i niech sobie przestygnie. Patelnia nie będzie nam już potrzebna. Miskę odstawiam obok deski, ponieważ teraz będziemy zajmowali się kolejnymi produktami. A będzie to tak. Ogórki kiszone, jajka ugotowane na twardo i zetrzemy za chwilę czerwone, ugotowane buraki. Możemy również upiec, wtedy będą takie troszeczkę bardziej smaczne. Kroimy ogórki w taką niewielką kostkę. To są ogórki kiszone, domowe, bardzo smaczne, chrupiące. Wychodzę. Myślę, że tyle wystarczy. Oczywiście listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Teraz jajko. I również pokrojone jajka przekładam do miski. No i teraz weźmiemy się za czerwone buraki. Robię to na końcu, ponieważ one strasznie brudzą dłonie. Buraki ścieram na grubych oczkach. Tak. Wystarczą cztery buraki takiej średniej wielkości. Gotowe. Podstawowe produkty są już przygotowane. Teraz zrobimy sos. Do sosu będziemy potrzebowali niecałe 200 ml oleju. Łyżeczkę musztardy. To jest taka ostra musztarda. Jakieś
60-70 ml mleka. To jest mleko 3,2%. Sok z jednej cytryny. Dobrze ją rozmasujmy, wtedy fajnie puści sok. I cedzimy przez palce. Gotowe. Dodamy troszkę soli. I dodamy trochę świeżo roztartego czarnego pieprzu. I blendujemy. To jest taki bezjajeczny majonez. Spróbujmy. Jest idealny, lekko kwaskowaty, taki, który da fajny charakter naszej sałatce. I możemy połączyć sałatkę z majonezem. I jeszcze zapomniałem wkroić trochę zieleniny. Bez tego to ani rusz u mnie w kuchni. Możemy jeszcze delikatnie przyprawić pieprzem i dodamy troszeczkę soli. I teraz możemy dokładnie wszystko wymieszać. Sałatka praktycznie jest gotowa. Zobaczcie, jak apetycznie wygląda, więc możemy spróbować, ale ona najlepsza będzie po jakiejś godzinie czasu, jak sobie postoi. Wtedy te wszystkie smaki się przegryzą, połączą i sałatka będzie rewelacyjnie pyszna. A więc nałóżmy na talerz i spróbujmy. Jeśli ktoś ma, może jeszcze posypać ziarnami słoneczniku lub orzechami. Coś wspaniałego. Jest lekko kwaśna od sosu, jest kremowa, jest delikatnie chrupiąca od ogórków, podsmażona cebulka z czosnkiem i do tego buraki. Po prostu jest przepyszna i jak się pięknie prezentuje na białym talerzu. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.